Hej, siemano wszystkim, tutaj Alessandro, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 16 Ultimate Team. Jesteśmy w tym momencie w lidze 6, no i w zasadzie jesteśmy już o krok od awansu do ligi 5. Zerknijmy tutaj na mój bilans. 4 zwycięstwa, 2 remisy i tylko jedna jedyna porażka. Naprawdę tutaj w tej lidze 6 idzie mi całkiem nieźle. No i tak de facto jesteśmy już o jedno zwycięstwo od upragnionego awansu do 5 ligi. Ostatnio widzieliśmy się jeszcze w lidze 7 i tam brakło mi 3 punkty do mistrzostwa. Ostatecznie to mistrzostwo udało mi się zdobyć, udało mi się uzyskać 17 punktów, no i zerknijmy tutaj, w tym momencie mam na koncie 3 zdobyte tytuły, jedno z nich to jest właśnie mistrzostwo Ligi 7. W tym momencie mój bilans wynosi 29 zwycięstw, tyle samo porażek, 17 remisów, no i w dzisiejszym odcinku możemy oczywiście wywalczyć sobie awans właśnie do rzeczonej Ligi 5. Zerknijmy może na moje składy, ponieważ troszkę w nich się rzeczy zmieniło, zatem proszę bardzo. Rozpocznę może od tego składu pod nazwą Helvetia, którą udało mi się już całkowicie skompletować, tak więc do drużyny dołączył defensywny pomocnik z Brazylii, Luis Gustavo, 7800 monet. Całkiem sporo kosztował mnie ten piłkarz, no ale oczywiście 84 obrony, 82 fizyczności, naprawdę robi swoje, bardzo dobry defensywny pomocnik. No i również skompletowałem sobie tutaj zespół Chalanolu, już widzieliście, jest również Filip Kostic, nie wiem czy o nim mówiłem, jego również sobie sprowadziłem, również Sead Kolasinac, to jest kolejny zawodnik, którego tutaj sprowadziłem sobie na lewą stronę obrony. No oczywiście w absolutnie nie stać mnie na Dawida Alabę, no a wybierałem między właśnie Juanem Bernatem z Bayernu Monachium, a Seatem Kolasinaczem, no i doszedłem do wniosku, że piłkarz z takim tempem i z taką fizycznością, no będzie tutaj dobrze pełnił rolę lewego obrońcy. Tak więc w tym momencie grałem już sobie z mecze właśnie tym składem, no i właśnie tym składem przegrałem jeden jedyny mecz w lidze 6. Właśnie przede wszystkim dlatego, że miałem słabszy skład, tamten przeciwnik miał bardzo dobry skład z Ligi Hiszpańskiej, no i tak de facto nie miałem tam dużych szans. Zerknijcie może jeszcze na moje 3 ostatnie rezultaty. 2-0, 2-2 i 3-0. Oba te mecze wygrane, czyli 2-0 i 3-0, grałem sobie składem z Ligi Hiszpańskiej, no i tam przeciwnik dosyć szybko zrezygnował z gry, wyszedł po prostu jeszcze w pierwszej połowie po zaaplikowaniu mu odpowiednio 2 i 3 bramek, tak więc no ostatnio narzekałem troszeczkę na ten skład Ligi Hiszpańskiej, no ale teraz gra mi się nim całkiem nieźle. Jednak nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy może składem z BPL, właśnie składem z Premier League, zagramy sobie pierwsze spotkanie. No i właśnie, tutaj niestety kontuzji doznał nam Mesut Özil, musimy go zmienić, musimy wprowadzić na murawę Rosa Barkleya, tutaj musimy dać Özilowi troszeczkę odpocząć, może Shaqiri wejdzie na ławkę rezerwowych, zerknijmy może jak tutaj moi zawodnicy, no całkiem nieźle z kondycją u nich, tak więc no mamy już skład kompletny, ale no właśnie, tutaj troszkę mimo wszystko narzekam na grę Christiana Benteke, spójrzmy, 18 meczów, 6 goli, no nie jest to zły rezultat w przypadku Belga, jednak doszedłem do wniosku, że może warto wystawić sobie go na listę transferową, na licytację, no a sprowadzić sobie nowego napastnika, zwłaszcza że na moim koncie jest grubo powyżej 10 tysięcy monet. Kto to będzie? Przekonacie się za moment. A zatem moi drodzy, Loi Gremi to będzie nowy nabytek w mojej drużynie, 8600 monet, myślę, że to naprawdę bardzo uczciwa cena, jak za tak dobrego napastnika, spójrzmy, 90 tempa, 80 strzałów, no myślę, że ten piłkarz może zrobić furorę w moim składzie z BPL, no i oczywiście za chwilkę sobie go wystawimy, damy kontrakty wszystkim zawodnikom, którzy tego wymagają i rozpoczniemy sobie zmagania w lidze 6. No i dobrze, teraz wszystko już jest w porządku, zarówno José Mourinho, jak i José Holebas otrzymali kontrakty, zerknijmy może jeszcze, który tutaj z zawodników, któremu kończy się kontrakt, no za chwilkę będzie trzeba przedłużyć kontrakt również Walkerowi. Na razie większość zawodników jeszcze ma te kontrakty dosyć długoważne. No i jeszcze może zerknijmy tutaj, jakich zawodników sobie sprzedałem, ponieważ no troszkę tutaj udało mi się uzyskać pieniążków właśnie ze sprzedaży kart. Sprzedałem w zasadzie wszystkich tych moich niepotrzebnych zawodników. Magidi, Sergi Roberto, również Olivier Torres, no ich karty są mi już niepotrzebne, zatem wystawiłem sobie je na sprzedaż. No i miejmy nadzieję, że dzięki tym kartom, które tutaj mam wystawione na listę transferową, uda mi się jeszcze jakieś pieniądze uzyskać, no i ewentualnie wzmocnić któryś z moich 3 składów. Natomiast teraz, tak jak już obiecałem, składem z Premier League szukamy sobie pierwszego przeciwnika i przystępujemy do pierwszego meczu w dzisiejszym odcinku.
No i proszę, mamy dosyć szybko pierwszego przeciwnika, który tutaj dysponuje taką hybrydą składów z Ligi Hiszpańskiej oraz Ligi Angielskiej, w zasadzie pół na pół tutaj składy z La Liga i z BPL. No i zobaczmy, jak to wszystko wypali. W bramce Rufie, czyli bramkarz Ligi Francuskiej, w obronie m.in. Laporte, Mangala. No, całkiem niezły składzik. No i zobaczymy, czy poradzimy sobie naszym składem z BPL, który w większości przypadków jednak mecze dla mnie wygrywa właśnie z tym składem. Oczywiście w ataku mój nowy napastnik, czyli Loïc Rami. Jestem oczywiście bardzo ciekawy, jak Francuz się spisze. Bardzo wielu z Was go poleca do swoich składów. No i zobaczymy, czy tutaj naprawdę zda egzamin właśnie opcja z Loïcem Rami w ataku. Uwaga, bo jest pierwsza akcja Kouyaté. Kouyaté, dobre zagranie, jest okazja, ależ była teraz szansa, strzelał Ross Barkley. No pierwsze prostopadłe podanie do Anglika, niestety nie zakończyło się golem. Szkoda, bo troszkę za mocno tam uderzyłem, a była naprawdę świetna szansa do tego, aby objąć prowadzenie w tym meczu. Uwaga, teraz kolejne znakomite podanie do Rossa Barkleya, no ale przeciwnik się w tym wszystkim połapał i przejął piłkę do tyłu, bo tam sporo miejsca z tego co widzę ma Ross Barkley. Czy uda się uderzyć piłkę Anglikiem? Barkley potężnie, ależ dobra interwencja Rufie. No ładnie teraz próbował go zaskoczyć Ross Barkley, to druga próba Anglika w tym meczu. No teraz już widzicie, przeciwnik próbuje zaasekurować tył, no ale zagramy może tam piłkę tym razem do Jesusa Navasa do tyłu. Jest ładna piłka, Jesusy Navas, ładne odegranie, jest, będzie szansa na strzał. No nie, jednak nie, nie ma tam mowy o rzucie karnym. No i kolejna świetna okazja zaprzepaszczona. Uwaga, bo teraz rywal wznowi grę rzutem rożnym, dośrodkowanie w pole karne. No niebezpiecznie, ależ była teraz okazja. Jeszcze chyba któryś z moich piłkarzy tam dotknął piłki. Tak jest, będzie kolejny corner. No Francuz nie ma, że mimo że ma 90 tempa, on nie miał szans do tego dojść. Uwaga, teraz świetna okazja. No i fantastycznie wykorzystana Loïc Rémy. Tutaj przytomność umysłu Francuza. No i moja przy okazji, bo ja zdecydowałem się właśnie na lopy Francuzem. No i mamy 1-0, 40 minuta, gol w debiucie Loïca Rémy'ego po fatalnym błędzie rywali. Zerknijmy jeszcze raz, może przeciwnik pozwoli nam na obejrzenie powtórki. Spójrzmy, no fantastycznie tutaj Loïc Rémy świetnie wyszedł do tej piłki. No i kapitalnym, technicznym strzałem przelobował Rufie. 1-0 po tym fantastycznym lobie Loïca Rémy'ego. Debiut marzeń jak na razie napastnika Chelsea. No i pierwsza połowa za nami, moi drodzy. 1-0, mało dosyć sytuacji strzeleckich. No oczywiście miałem tutaj przewagę. Przeciwnik oddał tylko dwa strzały, w dodatku żaden z nich nie był celny. No i tak de facto przeciwnik, no może poza tym rzutem rożnym, nie za bardzo zagroził mojej bramce. No i do przerwy mamy prowadzenie 1-0. Uwaga, teraz jest Barkley, to jest już sam na sam Ross Barkley i to jest 2-0, kapitalna, indywidualna akcja Anglika. No widzicie, nie trzeba tutaj wykonywać żadnych sztuczek, aby przedostać się pod bramkę przeciwnika. W tym akurat przypadku wystarczył po prostu pobiec z piłką Rossem Barkleyem. No a ten już wiedział, co z nią zrobić, kapitalnie wykończył tę akcję. No i w 55 minucie podwyższamy nasze prowadzenie na 2-0. Uwaga, teraz ładna piłka do Fellainiego, nie ma mowy o spalonym. Marouane Fellaini, ostry kąt, no i jaka decyzja? To jest rzut karny, bez wątpienia to jest 11. Arbiter nie ma wątpliwości, Mangala fauluje Fellainiego w polu karnym. No i czy przy strzelaniu trzeciej bramki tutaj przeciwnik nie wyjdzie z gry? No za chwilkę to się o tym przekonamy. No spójrzmy, no wyraźnie zahaczany był tam Marouane Fellaini, zrobił takiego charakterystycznego fikołka. No sędzia jeszcze poczekał, czy aby nie padnie dla mnie trzeci gol, wówczas zastosowałby przy chwili korzyści. No ale w takim przypadku jest rzut karny i Ashley Young, który jeszcze, o ile się nie mylę, się nie pomylił w tym sezonie z rzutu karnego. Uwaga, Ashley Young, no nie ma gola, ależ tutaj przeciwnik wyczuł moje intencje. No szkoda, bo mogło być już 3-0. No gdybym uderzył w drugą stronę, no to na pewno padłby gol. No a niestety w takim przypadku przeciwnik obronił ten rzut karny. No i szansa na kolejną akcję bramkową. Loïc Rémy, Loïc Rémy, świetne przetoczenie piłki, Loïc Rémy, fantastyczne zagranie, Ross Barkley, 3-0, nie, no coś nieprawdopodobnego, ależ teraz Rufie się spisał fantastycznie. Dobra interwencja francuskiego golkipera Saint-Étienne, spójrzmy, no uderzenie bardzo mocne, piłka tam chyba jeszcze po rękach i odbiciu od słupka wyszła na rzut rożny. No naprawdę to było dobra, to była dobra interwencja Rufie. No spójrzmy, fantastycznie teraz drybluje Young, dogranie, Barkley, jeszcze okazja, poprzeczka, coś nieprawdopodobnego, ależ teraz mieliśmy okazję, dlaczego tam nie padł gol, coś niebywałego. To była kapitalna okazja do tego, aby tu teraz już na 100% dobić rywala. No i koniec, moi drodzy, spotkania. Wygrywamy 2-0. Mogło być oczywiście znacznie, znacznie wyżej. Mieliśmy przewagę w dzisiejszym meczu. No ale myślę, że te dwa gole, z które strzeliliśmy rywalowi, to był taki najniższy wymiar kary. Piłkarzem meczu Ross Barkley, również bardzo dobry debiut. Jestem bardzo zadowolony z występu Loïca Rémy'ego w dzisiejszym meczu. Spójrzmy jeszcze sobie na statystyki. No zmiażdżyłem rywala pod względem strzałów. 17, 9 celnych, przeciwnik
dał tylko jeden celny strzał, no i byłoby to naprawdę bardzo niesprawiedliwe, gdyby przeciwnik uzyskał dzisiaj chociażby remis. No ale na szczęście tak się nie stało, wygraliśmy dosyć wyraźnie, 2-0. Moi drodzy, 17 punktów na koncie, a to oznacza, że oczywiście mamy już pewny awans do Ligi 5, no ale oczywiście jeszcze powalczymy w dzisiejszym odcinku o tytuł i o dodatkową premię w wysokości bodajże, o ile się nie mylę, 6000 monet, za chwilkę sobie to sprawdzimy. Tak jest, 6000 monet, 4800 za awans, zatem warto powalczyć. Jeszcze mamy dwa spotkania na to, aby uzyskać tutaj dwa punkty i zdobyć właśnie tą premię 6000 monet. No i moi drodzy, drugie spotkanie zagramy sobie składem z Ligi Hiszpańskiej, składem, którym ostatnio idzie mi bardzo dobrze, zwłaszcza tutaj dobrze mi się gra z Sofionem Fegulim w ostatnich, wyobraźcie sobie, że w ostatnich dwóch meczach ten zawodnik strzelił aż 4 gole, no i właśnie z tego powodu przeciwnik aż dwukrotnie już w pierwszej połowie wychodził z gry. Zobaczymy, jak będzie tym razem, czy uda nam się zapewnić sobie tytuł w Lidze 6 właśnie za sprawą składu z La Liga. No i mamy, moi drodzy, kolejnego rywala, tym razem skład z Bundesligi, to skład naprawdę bardzo mocny, piekielnie nawet mocny. Di Santo i Miller w ataku, Martinez i Benatia w obronie, na bokach obrony Piszczek i Rodriguez, no naprawdę bardzo, bardzo mocny skład, no i dzisiaj o zwycięstwo będzie piekielnie trudno, no bo naprawdę ten rywal dysponuje fantastycznym, jak widzicie, składem. Po raz kolejny gramy sobie w czarnych strojach, ale mam jeszcze drugie czerwone, Wisły Kraków, nie wiem, czy wam je pokazywałem, może uda mi się zagrać z nimi w trzecim spotkaniu. Zobaczymy, no teraz przystępujemy oczywiście do drugiego spotkania. Uwaga, bo przeciwnik nas atakuje, pierwsza okazja, Franco Di Santo na lewym skrzydle, co wymyśli Argentyńczyk, Franco Di Santo, jeszcze próbuje nas przeciwnik mijać, prostymi zwodami strzał, no i niestety to jest 1-0, bardzo szybko, rywal już w czwartej minucie zdobywa nam gola, a jego autorem piłkarz Schalke, Franco Di Santo. Uwaga, bo kolejna akcja, tym razem Thomas Miller, no musimy tutaj zasekurować bocznego obrońcę, jeszcze Miller, zagranie w pole karne, no i co? Jak to rozwiąże przeciwnik? Uff, na szczęście nad bramką kolejna świetna okazja, tym razem uderzał chyba Luis Gustavo, ile tam dobrze dojrzałem, no było piekielnie groźnie po raz kolejny pod naszą bramką, no widać, że ten przeciwnik dużo, dużo silniejszy, dużo lepszy niż tamten poprzedni, je odzyskał piłkarz Barcelony, uwaga, niebezpiecznie w polu karnym, niestety 2-0. Franco Di Santo po raz drugi. Do tyłu, uwaga, teraz musimy wracać, bo przeciwnik będzie nas atakował. Czy to będzie 3-0? Nie, fantastyczna interwencja w wykonaniu naszych obrońców. Uchroniła nas od utraty gola. Udany przeciwnika, no ja jednak tam faulowałem i to powinno chyba się skończyć. Miejmy nadzieję, że nie czerwoną, nie, tylko żółta kartka dla Daniela Parejo w 45 minucie tego meczu. No tutaj próbowałem jeszcze ślizgiem odebrać piłkę, no ale niestety zakończyło się to żółtą kartką dla Hiszpana. Tutaj pędzi, ile sił w nogach Wierinia, ma naprawdę duże tempo. Portugalczyk, o ile się nie mylę, to jest w granicach od 85 do 90. No teraz jest w polu karnym. No spójrzmy, z jaką swobodą mija naszych obrońców. No i to jest bramka, niestety 3-0 po strzale Wierinii. Wszystkie bramki niemal zdobyte w ten sam sposób. Zejście ze skrzydła do środka. No i piłka odbita jeszcze od słupka. To drugi gol od słupka w tym meczu. Pierwszy autorstwa Di Santo, tym razem jednak na listę strzelców wpisał się właśnie Portugalczyk z Wolfsburga, czyli Wierinia. Zagranie do Amrabata, nie ma spalonego. Nordin, Amrabat, nie ma gola, dobitka, musi być gol. Nie, jednak nie, dlaczego nie oddał tam strzału Sofią Feguli? Coś niebywałego, mieliśmy przed sobą pustą bramkę. No ale niestety tego nie wykorzystaliśmy. Znakomicie, Parejo jeszcze, okazja, zagranie, nie ma spalonego, niewykorzystana setka przez Daniego Parejo. No mogłem tutaj inaczej troszkę to rozwiązać. No zdecydowanie się na strzał na siłę, myślałem, że to będzie gol, jednak nic z tych rzeczy. Z tym poradzić, teraz dobre podanie do Feguliego, czy dobiegnie Feguli? Nie ma gola. Tam próbowałem jeszcze w ostatniej chwili lobem. No ale jednak piłka przeszła obok bramki. Szkoda, szkoda, bo to była akcja na zmniejszenie rozmiarów porażki. Teraz Amrabat. Amrabat z dystansu! Broni teraz dobrze golkiper naszych przeciwników. No i to jest, moi drodzy, ostatni gwizdek. 0-3. Wysoka porażka. Dawno już mi się taka wysoka porażka nie zdarzyła. No mieliśmy dzisiaj oczywiście swoje okazje, no ale przeciwnik wykazywał spryt w polu karnym. Przeciwnik miał bardzo mocny skład z Bundesligi. No i pokonał nas 3-0. No i to są statystyki z tego spotkania, no całkiem nieźle wypadliśmy, bo oddaliśmy więcej celnych strzałów niż nasz rywal. No i wyobraźcie sobie, że przeciwnik oddał 3 celne strzały i strzelił z tego 3 bramki, jednak chyba te 2 strzały odbite od słupka były liczone jako strzał niecelny, nie wiem jak to się liczy. Powiem wam szczerze, futbolem interesuje się już około 15 lat, a przecież 3 bramka
zdobyta od słupka to jest strzał celny, czy nie? No sam strzał w słupek jest oczywiście strzałem niecelnym, natomiast jak to jest w przypadku bramki, tego naprawdę nie wiem. Dobra, zatem przechodzimy sobie do ostatniego spotkania w dzisiejszym odcinku. No i moi drodzy, przed nami ostatnie, trzecie spotkanie w dzisiejszym odcinku, które może zapewnić nam premię w wysokości 6000 monet, ponieważ brakuje nam 2 punktów do zdobycia mistrzostwa w lidze 6. No i oczywiście miejmy nadzieję, że ten skład pod nazwą Helvetia wygra spotkanie i uda nam się osiągnąć ten cel. No oczywiście tutaj sugerowaliście mi, abym zamienił pozycjami 2 napastników, czyli Mehmediego i Embolo. Dzięki temu moje zgranie urosło. Tak jest, oczywiście nie zauważyłem tego, bardzo was przepraszam. Mieliście całkowitą rację. No i oczywiście jest to pierwszy odcinek właśnie z tym składem w akcji. No ja już sobie tym składem oczywiście poza odcinkami grałem. No i powiem wam szczerze, jedno spotkanie zremisowałem 3-3, drugie przegrałem 0-2. Jak spiszemy się tym razem, oczywiście przekonamy się za moment. No i moi drodzy, mamy ostatniego przeciwnika w dzisiejszym odcinku, zerknijmy znowu skład z BPL i to skład naprawdę bardzo mocny z Remim, także Starigem i Coutinho z przodu, w pomocy Henderson, Dembele oraz Firmino, w obronie Skrtel oraz Sako. No jest to w zasadzie w większości skład złożony z zawodników Liverpoolu, również są Nathaniel Klein oraz John Flanagan na bokach obrony w bramce Mignolet, tak więc w zasadzie tylko Remy oraz Dembele nie są piłkarzami Liverpoolu. No zobaczymy, czy z tym fanem Liverpoolu uda się wygrać, gramy przed własną publicznością, no i niestety moi drodzy nie zagramy dzisiaj w strojach Wisły Kraków, w strojach czerwonych, ponieważ no mój przeciwnik wybrał sobie takie stroje, zatem dla oczywiście zdecydowanego odróżnienia zagramy sobie w strojach czarnych. No i zobaczymy, czy ten skład złożony w większości zawodników szwajcarskich da dzisiaj dobry wynik. Uwaga, jest Sherdan Shaqiri, fantastyczną szybkością dysponuje. Shaqiri jest w polu karnym, Shaqiri pierwsze uderzenie broni, teraz golkiper, jeszcze dobitka i to jest 1-0. Sherdan Shaqiri, błąd przeciwnika i w czwartej minucie napastnik, bądź też skrzydłowy, raczej skrzydłowy Stoke City otwiera wynik. Spójrzmy, przejęliśmy piłkę po nieudanym wyprowadzeniu jej przez przeciwnika z linii obrony, no i mamy w piątej minucie 1-0. Uwaga, niebezpiecznie, no i niestety 1-1, bardzo szybko przeciwnik odpowiada, Loic Remy, no byliśmy kilkukrotnie, mieliśmy możliwość odbioru piłki, no niestety to się nie udało, no i remis 1-1, bardzo szybko. Uwaga, Luis Gustavo, teraz dobra piłka, Çalhanoğlu, czy będzie 2-1, tak jest, ależ tutaj rozwiązuje się worek z bramkami, 10 minuta i już mamy 2-1, fantastyczne podanie i trzeci gol dla tego zespołu zdobyty przez Çalhanoğlu właśnie w tym meczu zremisowanym 3-3, strzelił 2 gole Turek, teraz również dokłada bramkę, no i po strzale gracza z numerem 7 mamy prowadzenie 2-1. No i co? Rzut karny, nawet nie żartujcie, 11 dla przeciwnika, no i szansa na wyrównanie, uwaga, Loic Remy, bardzo lekko, technicznie, 2-2. Teraz świetnie Kostić, ależ znakomite przejęcie piłki, jeszcze niestety stracił Serb, świetnie jednak piłkę odzyskał, ta dotarła do Mehmediego, ten świetnie dograł do Embolo, to jest 3-2, tak jest, fantastycznie wykończona akcja przez Brilla Donaldo Embolo, dla którego to jest 2 gol dla mojej drużyny, no i w takich okolicznościach zdobywamy prowadzenie. Spójrzmy, znakomite podanie, prostopadłe od Kosticza do Embolo, no i gracz Bazylei bez chwili zastanowienia huknął w kierunku dalszego słupka, no i w takich okolicznościach mamy gola. No i jeszcze tutaj niedokładne zagranie od Lichtsteinera, no musi teraz wracać do obrony Lichtsteiner, teraz zagranie głową, no i to jest bramka, niestety, no nie mam na tylu dobrych obrońców, którzy mogliby zatrzymać Loica Remiego, no i spójrzmy. Oczywiście ja widziałem, że to dośrodkowanie tam idzie. Ja wyskoczyłem obrońcom, no ale cóż z tego, skoro miały naprzeciwko siebie takiego zawodnika jak Loic Remy. No i spójrzmy, co teraz się dzieje. Moi piłkarze przewracają się o nogi przeciwników. No to jest właśnie domena gry z mocniejszym składem, z mocniejszymi piłkarzami. Uwaga, teraz fatalny błąd, który może się bardzo źle skończyć. No i niestety bardzo źle się kończy. 40 minuta Filipe Coutinho. I mamy 3-4. Fatalnie tutaj kończymy tą pierwszą połowę. Uwaga, teraz świetna piłka, Embolo sam na sam, Embolo, jest gol, nie, jest słupek, dobitka, słupek, niemożliwe, 2 słupki w jednej akcji, to jest coś nieprawdopodobnego, jeszcze przejmujemy futbolówkę, Çalhanoğlu, dobitka, to musi być, Boże święty, nie ma gola, ależ to była szansa. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie.
Boże, czy ty to widzisz? Embolo, jak mógł tego nie wykorzystać? Przecież to jest wręcz niemożliwe. No mogłem leciutko, a ja zdecydowałem się na strzał na siłę. No i dlatego tak się to fatalnie skończyło. No naprawdę nie mam słów do tej ostatniej sytuacji. No teraz musi być gol. Czy to będzie bramka Çalhanoğlu? Tak jest, 4-4. No w końcu udało się Turkowi doprowadzić do wyrównania. No niezwykle ciekawe spotkanie dzisiaj oglądacie. Mamy 8 goli do przerwy. Coś niebywałego, 4-4. Drugi gol w tym meczu zdobyty przez Hakana Çalhanoğlu. Spójrzmy, świetne prostopadłe podanie upadającego już na murawę Luisa Gustavo. No i Çalhanoğlu wykończył tą akcję bezproblemowo. No spójrzmy, bardzo ciekawy mecz do przerwy, 4-4, 8 strzałów, 6 celnych, przeciwnik go dał 6 strzałów, 5 celnych, minimalne lepsze posiadanie piłki po mojej stronie. No i naprawdę taki wynik do przerwy zwiastuje znakomite emocje w drugiej części meczu. Teraz Mehmedi do Kostića, Kostić ładnie teraz szarżuje, jest Admir Mehmedi, 5-4 po strzale napastnika Bayer Leverkusen. Świetnie tutaj Admir Mehmedi pokazał się w polu karnym. Świetne dogranie od Filipa Kosticza. No i w takich okolicznościach strzelamy gola. Spójrzmy, ładny dribbling skrzydłowego Stuttgartu. Zagranie właśnie do Mehmediego. No i proszę bardzo, tutaj festiwal strzelecki trwa dalej. 5-4. Prowadzimy. Teraz ładnie Kolasinacz włączył się do tej akcji. Obrońca z Bośni, świetne zagranie do Mehmediego i jest gol, 6-4, znów Admir Mehmedi, nie było offside'u, no tam na granicy spalonego to podanie, tam piłka jeszcze odbita od któregoś z obrońców, ponieważ tak dziwnie zmieniła kierunek zaraz przed wpadnięciem do bramki. Zerknijmy, świetne zagranie do Mehmediego, spójrzmy, no nie, to jednak bramkarz stanął jeszcze na drodze piłki, ale ostatecznie nie był w stanie zatrzymać już strzału Mehmediego. Teraz fauluje napastnik reprezentacji Szwajcarii Daniela Starigia, będzie rzut wolny dla przeciwnika. Rusza Admir Mehmedi. Mehmedi, co zrobi? Mehmedi, strzał przewrotką. Słupek, ależ to byłby gol, gdyby piłka do siatki wpadła po strzale Embolo. Coś niebywałego. No ale piłka odbita od słupka, ależ byłaby bramka. No i na dodatek byłoby już chyba po meczu, bo to byłby gol na 7-4. Uwaga, teraz jeszcze przeciwnik kontruje. Niestety gol 6-5, jeszcze będzie próba odzyskania tutaj remisu. Trzeci gol w tym meczu Loika Remiego. No mam zbyt wolnych obrońców, oni absolutnie nie są w stanie dogonić piekielnie szybkiego Loika Remiego. Starić, no mija mojego rywala, ale przeciwko niemu jest Luis Gustavo. Uwaga, Starić uderza niestety. 6-6, 90 minuta meczu. No naprawdę, co zrobimy? Jest dobre zagranie Embolo i to jest oczywiście słupek, a nic innego. No i arbiter kończy spotkanie. Ależ mieliśmy dzisiaj niesamowitego pecha. Tyle słupków w jednym meczu to ja już naprawdę dawno, dawno nie widziałem. 6-6. Wynik, który w FIFA Ultimate Team zdarza się niezwykle rzadko. Mi przynajmniej po prawie roku gry zdarza się pierwszy raz właśnie taki wynik. 6-6. Fantastyczne dzisiaj widowisko. Wszystko zaczęło się od rzutu karnego Loika Remiego, a skończyło się golem Daniela Starigia. No, co by nie mówić, oczywiście z wyjątkiem naszego obrońców i naszego bramkarza, cały zespół zagrał znakomicie. Spójrzmy, jakież oceny Mehmediego, Çalhanoğlu, Embolo, Kosticza, Kolasinacza. Naprawdę świetne. No, niestety, moi drodzy, przyznam to szczerze, musimy wymienić obronę na dużo mocniejszą, na dużo szczelniejszą. Oczywiście obronę z Bundesligi, no taki Niklas Schiele czy taki Fabian Schär, no to nie są obrońcy oczywiście, którzy zapewnią nam spokój w defensywie. No i właśnie ze względu na to w tym ostatnim meczu nie zyskujemy kompletu punktów. Zyskujemy 5317 monet, no byłoby tego oczywiście zdecydowanie więcej, gdyby udało się ostatecznie wygrać to spotkanie. Oddaliśmy 10 strzałów celnych, przeciwnik 11, tak więc naprawdę festiwal strzelecki był dzisiaj niesamowity. No i zaledwie punktu brakło nam do tytułu, jednak mamy upragniony awans do Ligi Piątej. Zatem moi drodzy, kolejny odcinek rozpoczniemy właśnie od zmagań w Lidze Piątej. Ja oczywiście kilka spotkań poza odcinkiem sobie rozegram, no i prawdopodobnie zobaczycie w kolejnym odcinku walkę
no miejmy nadzieję, o awans do Ligi Czwartej, a nie tylko i wyłącznie o utrzymanie. Natomiast no, żeby się utrzymać, musimy zdobyć tutaj 10 punktów, całkiem dużo, tak więc myślę, że jeszcze poza odcinkiem spróbuję sobie to utrzymanie zapewnić, natomiast będziemy walczyli już o uzyskanie tych 16 punktów już w kolejnym odcinku. No i oczywiście mam na koncie 10 tysięcy monet, zatem może coś sobie tutaj jeszcze ewentualnie pohandlujemy kartami. No zobaczymy, czy któraś z moich kart się sprzedała. No nie, chyba żadna z tych, które wystawiłem sobie na licytację, na razie się nie sprzedała. No miejmy nadzieję, że jeszcze moje konto, jeżeli chodzi o monety, się zwiększy. No i oczywiście wzmocnimy sobie nasze składy. No na razie oczywiście skład z Ligi Angielskiej jest całkiem niezły, aczkolwiek no myślę, że tam warto jeszcze troszeczkę zainwestować w... No może w jakiegoś lepszego lewego obrońcę, może na przykład w jakiegoś lepszego pomocnika. No skrzydłowi są całkiem nieźli, jestem bardzo zadowolony z gry i Younga, i także Jesusa Navasa. Ci piłkarze potrafią na boisku wyczyniać prawdziwe cuda. No i również skończy się niedługo wypożyczenie Mesuta Özila. No przydałby mi się ktoś taki jak Mesut Özil, który potrafi kapitalnie uderzyć z rzutu wolnego, który potrafi strzelić piękną bramkę z dystansu. No i również oczywiście tutaj myślę, że bramkarz może jakiś lepszy by się również przydał. No ale David De Gea jest piekielny drogi. No nie wiem, może coś jeszcze wykombinuję. Jeżeli chodzi o skład z Ligi Hiszpańskiej, no to tam również myślę, że chyba przydałby mi się nowy napastnik, ponieważ no Nordin Amrabat już przestaje zachwycać mnie swoją grą. Ten zawodnik ostatnio przestał absolutnie strzelać gole. Spójrzmy, może 24 mecze, 10 goli, to nie jest może zły bilans w wykonaniu Marokańczyka, jednak przydałby mi się ktoś lepszy, ktoś taki z lepszym wykończeniem na przykład. No patrzyłem sobie na przykład Iniakiego Williamsa, by srebrną kartę Iniakiego Williamsa z Atletico Bilbao, a kiedy zobaczyłem jej cenę, no to po prostu włosy zjeżyły mi się na głowie. No ale może jakiś dobry napastnik się mi tutaj przyda, może na przykład Rodrigo z Walencji, co jeszcze tutaj zwiększyłoby zgranie, ponieważ mamy wielu piłkarzy z Walencji. No zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże, może również na prawą obronę kupimy sobie na przykład Danilo z Realu Madryt właśnie w miejsce Oscara de Marcosa, chociaż powiem szczerze, Bask również jest niezłym zawodnikiem. No zobaczymy, zobaczymy to wszystko w kolejnym odcinku, jakie karty sobie zakupię, natomiast na dzisiaj to już wszystko, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejny odcinek z FIFA 16 Ultimate Team. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia, na razie, cześć!